No siema, idę teraz do dobrego kolegi Kuby i przechodziłem właśnie koło cmentarza, na którym w bezimiennym grobie jest pochowany generał Mikołaj Osikowski, który zmarł w 1952 roku w Kirkcaldy w Szkocji, który był przetrzymywany, że tak powiem, w obozach generała Sikorskiego. Albowiem był, że tak powiem, nie po linii politycznej z generałem Sikorskim. Był piłsudczykiem. Walczył w bitwie warszawskiej w 20 roku. No i tak jak mówiłem we wcześniejszym swoim filmie, jego grób jest nieoznakowany. Leży w zbiorowej mogile z polskim oficerem, z dwoma innymi żołnierzami i ze szkockim dzieckiem. Poruszałem sprawę w IPN-ie, poruszałem sprawę w ministerstwie, w MON-ie, w Ministerstwie Obrony Narodowej i no IPN i MON się zdeklarował, że pokryją koszty pomnika. Rozmawiałem parę miesięcy temu z konsulem Rzeczpospolitej w Edynburgu. No i on oczywiście wyraził wielką chęć tego, aby że oczywiście trzeba coś zrobić i tak dalej. Oczywiście strona nic się nie zmieniło w kwestii grobu. Tutaj wam przedstawiam to miejsce. Generał Osikowski spoczywa dokładnie tutaj w tym tutaj kwadracie. Tak, żeby tak uprościć, to pomiędzy tym małym pomnikiem, tym malutkim, w kształcie jakby rozłożonej książki, a tutaj tym krzyżem, czyli to jest ta linia, odtąd dotąd, tak? Tutaj w tym miejscu. Tutaj spoczywają właśnie polski oficer. Zresztą, co można zobaczyć, tutaj też jest nazwisko. Jakaś płyta z polskimi danymi. Tadeusz Wasilewski, major Wojska Polskiego, urodzony 1898 rok, zmarł w 1949. Cześć jego pamięci. I tutaj nic innego więcej nie ma. Tadeusz Wasilewski, major Wojska Polskiego. Pan major miał szczęście i postawiono jemu płytę nagrobną, a generał Osikowski z resztą swoich żołnierzy i szkockim dzieckiem niestety nie. Myślałem, że sprawa jakoś się ruszyła, że po prostu mnie nie poinformowano, ale nie, ta sprawa dalej tkwi w tym samym miejscu i to jest żałosne. To jest po prostu żałosne i przykre. Przykre to jest przede wszystkim z tego względu, że mieszka tutaj rodzina generała. I z tego co widać, bo jeśli by to trwało tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, trzy miesiące, to można powiedzieć, że coś robią w tym kierunku, że starają się postawić pomnik i tak dalej, ale z tego co widać, a to trwa to już prawie ponad dwa lata, nikt nic z tym nie robi, czyli można śmiało wysnuć wniosek, że chyba nikomu nie zależy. Nikomu nie zależy, żeby odznaczyć wybitnego generała, który był odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari, który brał udział w Bitwie Warszawskiej, który uciekł z Polski na zachód po to, żeby dalej służyć Polsce. Mimo, że był już w wieku emerytalnym, uciekł i zgłosił się we Francji do tego, żeby służyć Polsce.
Był to, z tego co czytałem, bardzo dobry, wręcz można powiedzieć wybitny generał sztabowy, których zawsze, jak mój przyjaciel świętej pamięci kapitan Witold Alexst Herbst określał, zawsze w Polsce brakowało tak wybitnych generałów sztabowych, jakim był generał Mikołaj Osikowski. Ale to już nie ma tak naprawdę znaczenia. Znaczenie jest przykre, po prostu przykre jest to, że człowiek z wybitnymi zasługami dla Polski, i nie tylko tak naprawdę, bo Bitwa Warszawska no to była bitwa, która uchroniła tak naprawdę Europę przed zalaniem, przynajmniej część Europy przed zalaniem przez bolszewików, tak? I to jest bardzo przykre, że tak wspaniały człowiek, wybitny żołnierz, patriota, Polak spoczywa tyle lat w bezimiennym grobie. I jest tutaj rodzina, która tak naprawdę to nie są wielkie koszta, której chyba nie zależy na tym, żeby ten pomnik powstał. Płyta nagrobna, ja nie mówię o wielkim pomniku, tak? Zwykłej płycie nagrobnej, takiej jak tutaj wokoło widzimy, tak? Zwykła płyta nagrobna, myślę, że to jest kwestia, nie wiem, 400 funtów, 500 funtów, 300 funtów? To jest bardzo przykre. Tak na chwilę chciałem wam właśnie to miejsce pokazać. Mamy piękną pogodę, także przy okazji. To jest bardzo przykre. Będę chyba musiał tą sprawę poruszyć tutaj w Klubie Polskim kolejny raz i w lokalnym kancilu. Pozdrawiam was tymczasem, na razie. Napiszcie, co o tym myślicie, jakie są i co uważacie o tej sytuacji. Bardzo bym chciał wasze zdanie usłyszeć. Już myślę, że wasze zdanie nie będzie specjalnie odbiegało od tego, co ja myślę. Pozdrawiam was, na razie, hej.